Jesteśmy na stanowisku po wsi Girek. Ze mną jest Aga i Dawid. Zacznę niestandardowo, bo nie od pytania, tylko od stwierdzenia, że wczoraj dostałem opierdziel, bo jeszcze mi się nie zdarzyło być na waszym zlocie. Ale zawsze to można nadrobić. Tak mówią, dlatego postaram się to zrobić już w tym roku. Dzisiaj takie moje standardowe pytanie. Wasz ostatni wyjazd. Ja zawsze, słuchajcie, jak jest takie pytanie, tak sięgam pamięcią, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było. Ostatni to była Korsyka, Sardynia? Nie, po Polsce. Ostatni wyjazd to był po Polsce. Mieliśmy taką okazję, że dostaliśmy dwa Enfieldy, jeden Scram, drugi Himalayan. I bardzo chcieliśmy, ty możesz trochę powiedzieć, jak bardzo chciałaś. Ja bardzo chciałam otworzyć swoją głowę przede wszystkim. Adrian, nie? Mozumo to Podhale nas zachęcił. Tak, żeby wjechać w teren, żeby nie myśleć, czy na pewno tą drogą mogę przejechać. Po prostu maneta do przodu i jedziemy. I takie było założenie tego wyjazdu, plus spotkanie się z rewelacyjnymi ludźmi, bo chcieliśmy po prostu odwiedzić widzów, którzy chcieli się z nami spotkać. Mam znajomego, który już nieraz u was był na zlocie, a skoro nieraz, to powiedzcie mi, która będzie edycja w tym roku? Trzecia. Tak. Czyli już dwa razy musiał być. Być może. I to jest takie bardzo dla nas pocieszające, co nam daje powera, to, że co roku jest 100% więcej. Tak. Frekwencja rośnie póki co z roku na rok o 100%. Dobrze, powiedzcie mi, jakie macie plany na ten rok? Może tak, na krótki wyjazd nie ma jeszcze planu, bardziej chyba na spontanie go zrobimy. Ja bym bardzo chciał przysiąść się do dwóch motocykli, ale przysiąść się to znaczy no nie przejechać jeden dzień, tylko przejechać tydzień albo dwa. Uśmiechamy się gorąco do zarówno BMW, jak i Hondy, bo ja bardzo bym chciał przejechać się na nowym GS-ie 1300, tak z tydzień albo dwa najlepiej. I jednocześnie na Afryce 1100 Adventure z tym nowym kołem 19-calowym. To są takie dwa moto, które rzeczywiście fajnie byłoby objechać, zobaczyć, jak się zachowują, no bo trochę zmian jedna i druga firma wprowadziła. No a długi wyjazd? A długi wyjazd to Gruzja, a jak Gruzja, to ja bym się chciała przed tą Gruzją przysiąść do też dwóch motocykli, do Cerebki 300 i do Himalayana nowego, no bo starym już mieliśmy okazję jeździć starym modelem, a wiadomo, że takie tereny no, wymagają lżejszych motocykli, przynajmniej lepiej się tam można przeczołgać po różnych terenach, więc tak, chciałabym przetestować. Bo tam jest taki plan, Gruzja, Armenia to na pewno i Azerbejdżan, jeżeli uda się jechać na kołach, bo oni nie bardzo chcą wpuszczać. Czyli ogólnie lubicie kierunek azjatycki. To zobaczymy, czy tak zamierzamy. Na razie to wiesz, w głowie go mamy, jeszcze żeśmy nie byli tam, ale mamy takiego smaczka. Bardzo. Dzisiaj to trochę padło na tym panelu, który prowadziliśmy, że panel był pod tytułem 10 najlepszych, naszym zdaniem, tras motocyklowych w Europie i tak sobie zdaliśmy sprawę, że chyba to jest taki panel, który zamyka pewien etap w naszym życiu. Teraz bardziej jednak... Tak, przełączamy się z Europy i decyzja była Ameryka Południowa albo Wschód, jednak no, na razie jeszcze na długo nie możemy sobie wyjechać, więc Ameryka Południowa jeszcze nie, ale Wschód jak najbardziej. Na te wszystkie wasze wyjazdy, które wspominacie najlepiej? Oj, to jest tak trudne pytanie. Zależy, nie, no to znaczy nie da się odpowiedzieć na to pytanie, bo tak, pod kątem ludzi, klimatu, to ten ostatni po Polsce, no był po prostu boski. No, wrzuciliśmy, że jedziemy, kto ma ochotę się spotkać i chyba dwa noclegi spaliśmy tylko gdzieś na wynajmie, a resztę po prostu wspaniali nasi widzowie zaprosili nas do swoich domów. Niesamowite, jakie mieliśmy doświadczenia, jakich przygód doświadczyliśmy, trasy, jakie miejsca zobaczyliśmy, właśnie te smaczki, które nam pokazali ci ludzie. Co, pod kątem widoków to też dzisiaj mówiliśmy, trasa Wielkich Alp. Żeby nasycić oczy czasami ogromem przestrzeni, trasa Wielkich Alp, no ale jest mnóstwo miejsc, które generalnie doskonale wspominamy. Sarajewo, Durmitor, Bałkany, no wszędzie. Rozkręcasz się, opytał o najlepsze. No widzisz. Ciężko. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ja to rozumiem i tak samo rozumiem, czemu powiedziałeś, że Polska, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę, że no, spędziliście ten czas z osobami, które przede wszystkim chciały z wami ten czas spędzić. No to był rewelacyjny wyjazd, nie? To też było miłe, właśnie, że to trochę działa w drugą stronę, bo to jednak ludzie, z którymi się spotykaliśmy, oni już nas dobrze znali, tak. No bo oglądali nasze filmy, a my dopiero mieliśmy okazję ich poznać, także to było bardzo fajne doświadczenie. Ja też się trochę na tym łapię, wczoraj szedłem tutaj przez halę, mówię Petit, powiem mu siema. Tak sobie w głowie to przetworzyłem, no dobra, ja go znam. On mnie w życiu na oczy nie widział, nie? Także jest to poniekąd takie zgubne i pewnie
też się z tym czasami spotykacie, co? Tak, no nawet tutaj, wiecie, idziemy, ktoś się uśmiecha, no to wiadomo, że się też uśmiechniemy, kiwniemy, no bo pewnie nas zna z kanału. Tak, ale miałam taką ostatnio śmieszną historię, kiedy w Poznaniu szłam sobie po prostu po ulicy, szukałam jakiegoś tam sklepiku i była budowa, a na tej budowie, wiadomo, dźwigi i była też, byli też panowie w tych okularach, w tych kaskach budowlanych i ktoś mi tam macha. Zatrzymałam się, gość podchodzi, mówi, a ja oglądam wasze filmy. No, więc to są takie bardzo fajne sytuacje, które no, powodują, że się ma banana na twarzy. Ja mogę to odnieść do jednej sytuacji i tak potwierdzam, że to jest miłe, bo wczoraj jedna osoba do mnie podchodzi i mówi, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie. Fenomenalne, nie przyjechałem tutaj po to, żeby ktoś sobie ze mną zdjęcia robił. Bardziej to ja chciałem sobie robić zdjęcia z ludźmi, ale potwierdzam, że było to bardzo miłe uczucie, że ktoś jest, ktoś, kto mnie ogląda, chce sobie zrobić ze mną zdjęcia, bo uważa, że to, co robię, jakkolwiek mu się podoba. Wracając do tego waszego spotkania, do tego waszego zlotu, kiedy i gdzie? 24-26 maja, czyli piątek, ale piątek, uwaga, już od 12 zaczynamy. Do niedzieli myślimy, że koło 14 się skończy. Niesulice koło Świebodzina. To jest po raz drugi ta sama lokalizacja. Tak, ta sama, która była w zeszłym roku. Jak ktoś poszukuje gdzie, to najlepiej wejść na kanał Po Wsi Girki, tam wyszukać film drugi zlot Po Wsi Girek albo film trzeci zlot Po Wsi Girek, który zapowiadamy i tam będą wszystkie szczegóły. Tak, i nawet jeżeli nie będzie już miejsc na samym ośrodku, bo wiemy, że nie ma, to naprawdę dookoła jest mnóstwo jeszcze takich miejsc, gdzie można znaleźć czy pole namiotowe, czy kwaterę i tam sobie zabukować. No, będzie się dużo działo. Będą motocykle, na których będzie można pojeździć. Będą kaski, które będzie można dobrać i przymierzyć. Będzie można posłuchać o rzeczach, jak je dobrać, na co zwrócić uwagę. Różne będzie panele tematyczne. Tak, czy takie podróżnicze. Również będą panele, na przykład jak to zrobić, żeby mieć świetne zdjęcia na Instagramie, jeżdżąc na motocyklu. Ciekawi zaproszeni goście, którzy będą opowiadać różne rzeczy. O swoich podróżach. Będzie DJ, więc będzie impreza, ale będzie też koncert. Także przyjeżdżajcie na moto, samochodami, z dziećmi, ze znajomymi. Właśnie, bo to jest festyn motocyklowy, właśnie, po prostu. Bo to jedną rzecz warto dopowiedzieć, tak, że to jest takie spotkanie motocyklistów, spotkanie osób, które podróżują, spotkanie osób, które oglądają kanał. A nie taki typowy zlot, dlatego to warto dopowiedzieć. Ja nie ukrywam, że jak najbardziej rozważę to. Co prawda koliduje mi termin troszeczkę z planami wyjazdowymi na Rumunię, które gdzieś tam z tyłu głowy mi siedzą, ale możliwe, że po prostu zrewiduję sobie te plany, bo jakby nie patrzeć, dużo osób mi to powtarza. Najcenniejsze trasy rumuńskie, czyli Transalpina i Transfogarasan, są i tak zamknięte, więc... Czyli może warto przesunąć. Tylko tak ciężko to przesunąć, bo na czerwiec już Norwegia. Dziękuję wam za rozmowę, za poświęcony czas. My również dziękujemy i w ogóle chciałam powiedzieć, że to jest dla nas niesamowite doświadczenie, bo to jest nasz debiut na targach, jesteśmy pierwszy raz. I właśnie to jest fajne, że do nas podchodzą ludzie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć i o czymś porozmawiać, ale my też mamy okazję czy z tobą się spotkać, czy z innymi osobami, które coś robią ciekawego, czy w sieci, czy podróżują i od nich czerpać energię, doświadczenie, podpytywać się, gdzie warto pojechać, jak to zrobić, także to jest dla nas też bardzo, bardzo fajne. To dziękuję wam w takim razie. Dziękuję. Super was poznać. Dziękuję. No i do zobaczenia. No, super.